Nie brak serce, nie brak dwoma życia ciebie. Są marzenia, są wspomnienia, których wracamy. Krzyj mieszkać chciała! Ja szlachcianką chcę już być. Łorety! I w pałacu sobie żyć. Chcę się stroić, bawić, tańczyć. I na wszystko ma mi starczyć. I na buty, nowe stroje, na korale i na głowę. Piękny czepiec też chcę mieć. Trzy mieszczki przyszły spytać go, po ile sprzeda zboże to. Więc chodźcie proszę na mój bryk, a targu dobijemy w mig. Och, och, och. Więc chodź się proszę na mój bryk. Śniegu pytam, gdzie żeś ty? Już szczebiocze ptak, już wiosna mi łzy. Nocą gwiazdy złote, tak jak kaczeńce gwiazdek. Spytam, gdzie żeś ty? Jak sobie, tak sobie, na się wypadują. Zginą poszkodego. Mały stawowy, z powrotem na stół. Hej, 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 sobowy.
Przybijajcie rurę, sypana dole, dzwonię, dzwoń, dzwoń, dzwoneczku, mój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. I co jeśli teraz takiego Kowalskiego? Bezżone, ja rezydkę. Skrzypce, po Kowalsku skrzypce, to są pięćne. To są pięćne. Solówkę, a Burol Mateusz gra na takim instrumencie troszkę większym od skrzypiec, bo to jest altówka. Powtórzcie. Altówka, a po madziarsku. Braci na altówce. Leon Ebraca. Pięknie dziękujemy. A mój instrument to się nazywają jak? Wstydzi się, bo za dziewczynka. O. Nie. Gęśle. Gęśle. Najpiękniej. Teraz coś i zagromy razem, a zagromy teraz do dzieci i do syczkich dorosłych, bo to będzie taka nuta do syczkich tutaj kawalerów. Jest Cezyk się miozenił, już nie baba bije. I dzieci, możecie sobie zejść ze sceny, możecie sobie zejść ze sceny i jak chcecie, możecie płotończyć płaszczę. Drugie 5 punktów sołectwa zdobywały, jeżeli zaproponowały również prezentację regionu. Ja serdecznie poproszę teraz do siebie na scenę wójta gminy Ostaszewo, pana Michała Chrząszcz, zapraszam, idzie już pan wójt. Panią Anetę Wirkus, prezesa Kółka Rolniczego Koła Gospodyń Wiejskich w Ostaszewie. Ta też już do nas zmierza. Oraz panią Monikę Zadrożną, dyrektora Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie. W międzyczasie, jak nasi goście na scenie już do nas zmierzają, ja przypomnę tylko, drodzy państwo, że oceny naszych stoisk i wybór tego najlepszego sołectwa dokonała komisja w składzie. Pan Szczepan Karwowski, lider zespołu folk kapeli Góralska Chora, który dzisiaj prezentował nam się na scenie. Karolina Czerpak, przedstawiciel Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania oraz Justyna Rumocka, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Rybacka Brać Mierzej. Chciałbym podkreślić tylko, że nagrodę w naszym konkursie ufundowało Koło Gospodyń Wiejskich w Ostaszewie. Będzie to nagroda niespodzianka. Myślę, że wszyscy umieramy z ciekawości, cóż to będzie. Ale potrzymamy jeszcze państwa w lekkiej niepewności. Bardzo proszę naszego pana wójta o kilka słów wstępu. Na szerokie wody, kilka słów wstępu, zanim ogłosimy wyniki. Szanowni państwo,
Miło mi Państwa gościć. Witam Państwa serdecznie, witam wszystkich, każdego z osobna. Bardzo mi miło gościć moich mieszkańców, a także przybyłych gości. Bardzo chciałbym podziękować na początku organizatorom tego dzisiejszego wydarzenia, czyli pani Monice Zadrożnej, pani dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie oraz pani Anecie Wilkus, prezesowi Koła Gospodyń Wiejskich w Ostaszewie. Chciałbym również podziękować wszystkim sołectwom, które tak czynnie brały udział i pokazały to, co potrafią, a myślę, że potrafią bardzo wiele pysznych potraw, nalewek i innych różnych rzeczy. Szanowni Państwo, dzisiejsze wydarzenie miało na celu przedstawić Państwu może nie konfrontację, ale to, co spotkać można nie tylko u nas na Żuławach, na Kaszubach, nad morzem, a także na południu Polski, w górach. Jest to również wyszczególnienie naszego regionu, regionu Żuław. Szanowni Państwo, część programu już za nami. Ja bym chciał bardzo podziękować za to, że jesteście tak licznym składzie. Państwo się wymieniacie co chwilę, jedni na chwilę wychodzą, drudzy przychodzą. Myślę, że wszyscy oczekujemy wspólnie na gwiazdę wieczoru i chciałbym z całego serca Państwu życzyć miłej zabawy, żebyście Państwo tą imprezę wspominali jeszcze przez długi czas i niech ta impreza będzie takim początkiem, otwarciem lata i pierwszą imprezą plenerową w tym roku. Jeszcze raz dziękuję organizatorom, pani Monice, pani Anecie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę i proszę się dobrze bawić. Dziękuję. Dziękujemy panie wójcie, bardzo serdecznie dziękujemy. Drodzy Państwo, no to jest ten moment, kiedy nie chcielibyśmy trzymać już Państwa dłużej w niepewności i ogłosić wyniki naszego konkursu. A zatem, dobrze, to ja opowiem Państwu trochę o sobie, urodziłem się. Nie no, oczywiście to nie jest ten moment, to nie jest ten moment. Teraz już całkiem na serio zaprosimy panią Anetę Wilkus tutaj do nas. Panie, to zapraszamy. Która na pewno pod sołectwa walczyły. Bardzo proszę tutaj mikrofon. Dziękuję wszystkim sołectwom za wystawienie pięknych stoisk. Witam Państwa serdecznie w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich. Wielkie brawa, proszę bardzo. Panie Aneto, a zatem zrobimy to razem, mogę troszeczkę razem z panią. A zatem, drodzy Państwo, zwycięskie sołectwo w naszym konkursie, które zaprezentowało zdaniem jury najlepsze stoisko, najlepszą aranżację kuchni i do tego jeszcze oczywiście prezentację regionu. I tym sołectwem zostaje... Piaskowiec! Piaskowiec! Wielkie brawa! Zapraszamy do nas w takim razie reprezentantów Piaskowca. Bardzo proszę. Gdzie się ukryli? Proszę zjawić się tutaj u nas, żeby odebrać nagrodę, którą ufundowało Koło Gospodyń Wiejskich w Ostaszewie. Reprezentowane przez panią Anetę. Biegną już do nas. Proszę bardzo. Pamiętajcie o gromkich brawach, drodzy Państwo. Zapraszamy, proszę bardzo. Jeszcze nie oszczędzamy dłoni. Bardzo dobrze. Szyna, szyna. Wspólne zdjęcie. Natomiast to nie koniec, drodzy Państwo, niespodzianek w tej części naszego spotkania. Ja poproszę również tutaj do nas pod scenę reprezentantów wszystkich sołectw, a zatem Ostaszewo, Piaskowiec, Nowa Kościelnica, Jeziernik, Nowa Cerkiew i Gniazdowo. Zapraszamy tutaj do nas bliżej, proszę bardzo. Halo, sołectwa, zapraszamy tutaj do nas pod scenę. Oczywiście przedstawiciele, podkreślamy raz jeszcze. Nie musi cały zespół się pojawiać, natomiast na pewno jedna osoba. Szanowni Państwo, witam we własnym imieniu, w imieniu Domu Kultury w Ostaszewie. Witam gości przybyłych na dzisiejsze wydarzenie. Witam mieszkańców naszej gminy. Chciałabym z tego miejsca także podziękować wszystkim tym, dzięki którym dzisiejsze wydarzenie ma miejsce. Dziękuję
pracownikom Domu Kultury w Ostoszewie. Brawo! Dziękuję wójtowi gminy Ostoszewo. Brawo! Dziękuję przedstawicielom sołectw. Stoiska są przepiękne i dodały naszej imprezie duszy. Chciałabym także podziękować paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Ostoszewie na czele z panią Anetą Wierkus. Brawo, brawo! Za wszelką pomoc, pani Aneto, dziękuję. A ja to tutaj, proszę bardzo. Brawa, drodzy państwo, no! I czas na gratulacje, czas na pamiątkowe dyplomy dla przedstawicieli sołectw. A zatem, pani dyrektor, dla kogo pierwszy dyplom? Sołectwo Gniazdowo. Zapraszamy po odbiór dyplomu, proszę bardzo. Tutaj proszę, śmiało. I dyplom, gratulacje. I one mnie również, proszę przyjąć. Też miałem okazję dzisiaj, drodzy państwo, zwiedzać poszczególne sołectwa, przepyszne. O, i teraz będzie pan wójt. Dla kogo kolejny dyplom? Zapraszam sołtysa Nowej Kościelnicy, bo przedstawiciela. Nowa Kościelnica, proszę bardzo, brawa! Następny dyplom dla... Zapraszam przedstawiciela Nowej Cerkwi. Nowa Cerkiew, proszę bardzo, a państwu brawa! Oczywiście każde sołectwo otrzymuje upominek razem z dyplomem. Kolejny dla... Przedstawiciel Piaskowca, zapraszam. Piaskowiec, proszę bardzo. Nie wierzą, co znowu jeszcze... O kurczę, byliśmy najlepsi. Kolejny dyplom trafia do... Sołectwo Ostaszewo. Ostaszewa, proszę bardzo, zapraszamy. Wszystkiego dobrego życzymy i kolejny dyplom. Został nam Jeziernik, zapraszamy. Jeziernik, proszę bardzo. Mili państwo, serdecznie wam wszystkim gratulujemy i dziękujemy za to, że tak pięknie wspieracie nasze imprezy. Tak jak wspominałem, udało mi się spróbować przekąsek na każdym ze stanowisk. Wszystkie były przepyszne. Zapraszamy, no proszę bardzo, do wspólnego zdjęcia, proszę. Pięknie, dyplomy do przodu, proszę bardzo. Prezentować dyplomy. I wszyscy szeroko się uśmiechają. Kochani, jeszcze raz proszę o wielkie brawa, zarówno dla organizatorów, jak i dla wszystkich uczestników, drodzy państwo. Pani Moniko, pani Aneto, bardzo serdecznie dziękujemy również za... No i to jest klasa, kochani, no to jest klasa. Jeszcze raz pokażcie parasolom, jak to się robi. 3, 2, 1, bam! Bardzo dobrze. I teraz wszyscy dookoła. Cała ta prawa strona. Na 3, na 2, na 1, słyszę was. Tu dobrze, tu dobrze, tam trochę gorzej. Jeszcze raz. Na 3, na 2, na raz, pak! Dobrze. To teraz jak taki typowy dyrygent, ja będę pokazywał ręką, a wy tak w kolejności będziecie ładnie się prezentowali. Gotowi? Coś tam wiecie, mam nadzieję, że koncert wyzwolił w was takie emocje, że absolutnie wszyscy będziecie huczeć. Słuchajcie, taka kwestia od razu na starcie. Jeżeli ktoś z was chciałby
nie tylko tak sobie cichutko pod nosem podnosić, tylko po prostu śpiewać razem z naszym zespołem. To śmiało! Niech już zajdzie, prawda? Śpiewajmy, wtedy same. Można w górę, można. Ciebie.